Cześć Maneczko, Tobiasz Kowalski, kanał Ruszkodem. Zapraszam na kolejny odcinek z serii narzędziowe Tips and Tricks. Dzisiaj pokażę, jak w sposób efektywny w IntelliJu wyszukiwać akcji, metod oraz korzystać z Search Everywhere. OK, chcemy znaleźć jakąś metodę, na przykład metodę Replace w klasie String. Jak to zrobimy? Bazując na wiedzy z poprzedniego odcinka, możemy użyć okna wyszukiwania, z zakładką Files, wyszukać klasę String. Oczywiście nie chodziło mi o tą klasę String, tylko o klasę String z Java Ten skrót, który właśnie użyłem, został omówiony w poprzednim odcinku. I tutaj możemy scrollować aż do tego momentu, aż znajdziemy metodę S, metodę replace, przepraszam. Natomiast możemy użyć Ctrl F i wpisać replace, nacisnąć Enter. I po którymś naciśnięciu Enter dojdziemy do metody Replace. No, przyznasz, że nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie, więc wycofam się z tego. Wejdę do intro i poszukam lepszego rozwiązania. Lepszym rozwiązaniem będzie otwarcie jeszcze raz tego samego okna do wyszukiwania plików i skorzystanie z zakładki Symbol. Więc wchodzę do zakładki Symbol i wpisuję string replace. Klikając enter. Przechodzę dokładnie do tej metody, którą znalazłem wcześniej, w dużo szybszy sposób. Ta metoda ma oczywiście swój dedykowany skrót, Command Alt O, natomiast moim zdaniem ten skrót jest e, zbędny, e, ponieważ możemy zapamiętać tylko jeden skrót, Command Shift O i nacisnąć Tab. Uważam, że w tym momencie zapamiętujemy jeden skrót dla Classes, Files i Symbols e, i to jest moim zdaniem optymalne rozwiązanie. Więc tak jak e, wcześniej wpisujemy replace i znajdujemy metodę, którą chcemy. Oczywiście, jak będziemy chcieli znaleźć tę metodę w zakładce files, to nie wyświetli nam tej, tej metody, więc musimy specjalnie używać zakładki symbols e, do tego wyszukiwania. Dzięki tej zakładce możemy wyszukiwać metod stałych czy innych elementów, które znaj znajdują się w klasie. Na przykład możemy wpisać string.value. I zobaczcie, że mamy w klasie string, mamy metodę value, która zwraca nam wartość stringa, ale mamy też pole value. Więc jeżeli kliknę OK, to przyniesie nas do konkretnego pola klasy string. Czasami zapominamy, tak naprawdę, czego ostatnio szukaliśmy i chcemy przejść przez historię. Możemy to zrobić e, za pomocą ALT strzałka w górę, strzałka w dół. W Namaku na Windowsie masz to opisane w tym miejscu więc klikamy na maku Alt, strzałka w dół, Alt, strzałka w górę i przechodzę przez wszystkie wyszukiwania, które miałem w tym miejscu. A co jeżeli jestem w tej klasie, w klasie String i chcę wyszukać metody z tego miejsca? Jest na to specjalny skrót. Nie muszę wchodzić jeszcze raz do Find Search By Symbol, ale mogę użyć dedykowanego skrótu. Na maku jest to Command F12 na się Ctrl 12 i tu mogę tak naprawdę wyszukiwać to, czego chcę. Tak samo jak w zakładce Project, tak samo tutaj mogę napisać Replace. Replace. I mam wszystkie metody Replace, które są zdefiniowane w tej klasie. Jest to, wydaje mi się, że też bardzo fajny, bardzo ważny sposób, jeżeli mamy bardzo długą klasę, jak chociażby ta klasa String, jesteśmy w 2000 linii, więc to jest bardzo długa klasa i możemy znajdować konkretne metody, których, których szukamy. Mamy value i zobaczcie, że mamy zarówno value jak metodę, e, jako metodę oraz value jako pole. Ale wróćmy jeszcze do wyszukiwania. Oprócz symboli, klas i plików e, mamy też kilka innych zakładek w e, oknie wyszukiwania. E, mamy też akcje. Akcje możemy włączyć dedykowanym skrótem, czyli Command Shift A lub po prostu Command Shift O i przejść tabem do Actions. Uważam, że obie opcje są w porządku. I w Actions możemy wpisać jakąkolwiek akcję, którą chcemy wykonać, zmienić lub w ogóle znaleźć w konfiguracji. Na przykład, Description of Actions to są właśnie te, te skróty, które wyświetlają się na dole ekranu. Aktualnie mam je włączone, natomiast czyli jeżeli zrobię jeszcze raz Command Shift A to wyświetla mi się skrót. Natomiast jeżeli kliknę Enter i wyłączę ten skrót, no to teraz jeżeli kliknę Command Shift A, to już nie widzi żadnego skrótu. Więc z poziomu tego, z poziomu tej zakładki mogę włączać i wyłączać różne akcje. Mogę również wejść do Preferences. Preferences. I a, zobacz, że otwiera mi... E, konfigurację aplikacji. Ta zakładka jest bardzo użyteczna, ale też bardzo potężna, więc nie będziemy jej omawiać w pełni. Przy okazji omawiania kolejnych skrótów czy tips and tricks, będę wracał do tej zakładki i pokazał, jak można uruchomić coś szybciej. Natomiast została nam jeszcze jedna zakładka. Ta zakładka to Search Everywhere, czyli możemy kliknąć dwa razy Shift i wejdziemy do zakładki ALL. Ten skrót jest dosyć mm, prosty. Dwa razy shift, więc myślę, że, że dosyć szybko jesteśmy go w stanie zapamiętać. I tu mogę wpisać co tylko chcę. Na przykład mogę w, nacisnąć run i zobaczcie, że odpali metodę main w, w mojej aplikacji. Spróbujmy. I teraz wykonywana jest kompilacja i zobaczcie, że wyświetliło mi metodę main w klasie intro. Dzięki użyciu nie musiałem klikać tutaj zielonym przyciskiem, tylko kliknąłem dwa razy SHIFT i przycisnąłem RUN. Mogę jeszcze dodatkowo przycisnąć MORE i zobacz, że tak naprawdę mamy bardzo dużo opcji, które tutaj e, wyświetla mnie IntelliJ. Ostatnim elementem związanym z oknem wyszukiwania jest e, możliwość filtrowania. A więc możemy filtrować po typie plików, które mamy wyszukiwać. Na przykład możemy wyszukać tylko pliki javowe i odłączyć, wyłączyć wszystkie inne, i włączyć tylko pliki javowe. Drugim elementem, który możemy jeszcze tutaj zmienić, to dokowanie, a więc wyniki wyszukiwania mogę wyświetlać w formie przypiętej zakładki find. Natomiast wydaje mi się, że czasami może to być przydatne, ale w większości przypadków opcja wyszukiwania w ten sposób. Jest dużo fajniejsza. Ok, przeglądaliśmy przez wszystkie użyteczne opcje wyszukiwania w dwóch częściach. Poprzednia była w zeszłym tygodniu. Dzisiaj kontynuowaliśmy temat. Jeżeli znasz jeszcze jakieś triki związane z tym oknem, to zachęcam Cię do podzielenia się nimi w komentarzu. Jestem ich bardzo ciekaw. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Link do repozytorium jak zawsze w opisie. Pozdro, poćwicz i słyszymy się za tydzień. Siema!